Dzisiaj będziemy rozmawiać o projektach interdyscyplinarnych. Naszym gościem tradycyjnie będzie nasza ambasadorka i trenerka prowadząca serię webinarów pod tytułem Dobre praktyki i twinning. Witamy serdecznie, Moniko. Pani Dzień Monika dobry, Mosiejak Jolu, jest. witam. Pani Monika jest przedstawicielem województwa lubuskiego w eTwinningu. A projekty interdyscyplinarne to coś, co eTwinning lubi najbardziej, ponieważ w naszych projektach eTwinning zachęcamy Państwa do tego, żebyście Państwo angażowali różnych nauczycieli, nie tylko nauczycieli z jednego przedmiotu, ale również z przedmiotów pokrewnych albo całkiem niepokrewnych, którzy mogą się wspólnie z Państwem zaangażować w takie projekty online na platformie eTwinning. Witam jeszcze raz wszystkich Państwa. Mam nadzieję, że udało się Państwu bez problemu dołączyć do dzisiejszego wydarzenia. Ja pozwolę sobie już oddać głos naszej prelegentce. Szybciutko jeszcze sprawdźmy, jak. Jaka jest agenda dzisiejszego spotkania? Więc pani Monika z pewnością opowie coś więcej o swoich projektach, w których angażowała nie tylko swój przedmiot, ale również inne przedmioty i innych nauczycieli. Opowie, dlaczego warto próbować realizować projekty interdyscyplinarne za pomocą platformy eTwinning. Jak powinna przebiegać organizacja projektu, jeśli są państwo zdecydowani na taki projekt. Oraz zaprezentuje na bazie swoich dobrych praktyk projekty, które już zrealizowała, projekty, w których były zaangażowane inne przedmioty. A na sam koniec ja zaproszę Państwa oczywiście do quizu webinaryjnego, przepraszam. I tak jak ostatnio wspominałam na webinarium Narzędziownik eTwinera, w związku z problemami z przesyłaniem do Państwa, prosiłabym, żeby w ciągu 10 minut dzisiejszego webinarium te osoby, które są zainteresowane otrzymaniem certyfikatu, uzupełniły ankietę powebinaryjną. 10 minut, 10 ostatnich minut naszego dzisiejszego spotkania będzie poświęcone na uzupełnienie ankiety powebinaryjnej, tak abym ja potem bez problemu mogła Państwu wystawić certyfikaty za udział w dzisiejszym spotkaniu. Więc ci z Państwa, którzy będą zainteresowani, dziękuję bardzo, Jolu. Witam Państwa bardzo serdecznie, niektórych z Państwa kolejny raz. Bardzo się cieszę, że mogę to popołudnie z Państwem spędzić. Tak jak Jola wcześniej wspomniała, będziemy dzisiaj mówić bardzo dużo o interdyscyplinarności. My w województwie lubuskim, dokładnie w Zaborze, w naszej szkole podstawowej w tej interdyscyplinarności się troszeczkę specjalizujemy, więc nie będę tutaj teoretyzować, będę mówić bardzo dużo na przykładach projektów realizowanych przez siebie i przez swój zespół projektowy. Na początek jednak chciałabym zapytać, czy wszyscy mnie dobrze słyszą, czy nie ma żadnego problemu z odbiorem. Bardzo proszę o odpowiedź na czacie. Super, bardzo się cieszę. Świetnie. Dobrze, w takim razie zaczynajmy. Przejdziemy najpierw do takich może podstawowych informacji. Myślę, że tutaj, jeśli chodzi o mnie, to wszystkie najważniejsze informacje Jola Państwu przed chwilą przekazała. Natomiast jeśli chodzi o sam temat naszego dzisiejszego spotkania, czyli interdyscyplinarność. Przede wszystkim, co to takiego jest, ponieważ spotykam się dosyć często z nauczycielami z różnych szkół i część nauczycieli w ogóle na temat interdyscyplinarności nie potrafi się wypowiedzieć, ponieważ nigdy tego pojęcia nie słyszeli. Mianowicie interdyscyplinarność jest to łączenie treści z różnych przedmiotów w jeden obszar tematyczny. Jest to rzecz, która jest bardzo dobrze znana szczególnie nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej. Z tego względu, że w klasach 1-3 nadal stosuje się coś, co przypomina nauczanie blokowe. Natomiast duży problem z nauczaniem
międzyprzedmiotowym jest w klasach starszych. Z tego względu, że już od czwartej klasy szkoły podstawowej przedmioty oddzielają się od siebie i uczniowie przez to często nie widzą powiązań pomiędzy poszczególnymi przedmiotami. Na przykład często zdarza się już w nieco starszych klasach szkoły podstawowej, że uczniowie traktują przekształcanie wzorów na matematyce i na fizyce jako dwa zupełnie różne zagadnienia, nie widzą żadnych cech wspólnych pomiędzy nimi. Interdyscyplinarność ma to do siebie, że wskazuje i podkreśla procesy zachodzące w świecie, które wzajemnie się warunkują, mają na siebie bardzo duży wpływ i oddziałują na siebie. Tutaj mamy szczególny nacisk na rozwój myślenia holistycznego, czyli no można powiedzieć takie wielopoziomowe rozumienie rzeczywistości, różnych zagadnień, które nam towarzyszą w życiu codziennym. I chciałabym tutaj podkreślić ten fakt, że młody człowiek, czy to dziecko, czy to nastolatek, jeszcze nie do końca potrafi zrozumieć właśnie tą wielopoziomowość naszej rzeczywistości. Od tego, żeby wytłumaczyć mu te wszystkie powiązania pomiędzy różnymi zagadnieniami, jesteśmy my, nauczyciele. Tutaj, szczególnie jeśli chodzi o szkołę podstawową, bardzo łatwo można wyłapać problem pomiędzy połączeniami różnych przedmiotów szkolnych oraz tym, co się dzieje w prywatnym życiu ucznia, tak? Oni bardzo często mają problemy z określeniem przyczyn i skutków swoich działań, a to również jest jedna z działek, że tak to nazwę, interdyscyplinarności. Jeśli chodzi o działania projektowe, ponieważ no, jeśli tutaj mówimy już o metodach stosowanych przez nauczycieli, to projekty zdecydowanie są jednym z najlepszych działań wspierających interdyscyplinarność. Możemy skoncentrować się na przedmiotach, które są do siebie podobne i bardzo łatwo nam je, nawet bez szczególnego zagłębiania się w to, połączyć. Na przykład takie przedmioty jak język polski i historia, czy język polski i sztuka, czy właśnie matematyka i fizyka, czy chemia i fizyka. Natomiast możemy również w ramach projektów interdyscyplinarnych i w ogóle działań interdyscyplinarnych łączyć takie przedmioty, które są skrajnie różne. Na przykład nauki ścisłe, przedmioty humanistyczne, język polski i matematyka, język polski czy język angielski, język, każdy język obcy właściwie i informatyka. Rzeczy, które z pozoru wydawałyby się niemożliwe, jednak no, jeśli troszeczkę pomyślimy i stworzymy sobie odpowiedni zespół, który będzie zaangażowany, a nie tylko będzie biernie czekał na działania podsunięte członkom zespołu przez nas, to rzeczywiście możemy osiągnąć bardzo, bardzo duże sukcesy. Co jest niezbędne, jeśli chodzi o interdyscyplinarność, to jest przede wszystkim elastyczność nasza oraz elastyczność członków naszego zespołu projektowego. Żeby stworzyć dobry projekt interdyscyplinarny, musimy pamiętać o tym, że no cóż, nie jesteśmy wszechwiedzący i potrzebujemy zdecydowanie specjalistów z różnych dziedzin, którymi chcemy się zająć. Do nas, jako do koordynatorów projektowych, należy podział obowiązków. Podział obowiązków powinien być przeprowadzony sprawnie i oczywiście w taki sposób, żeby te obowiązki były możliwe do wykonania przez osoby, którym zostały przydzielone. Podstawą jednak, i tutaj zawsze to podkreślam, na każdym szkoleniu, na każdym spotkaniu jest współpraca, aktywna współpraca wszystkich zaangażowanych uczestników. To nie jest tak, że przydzielimy im obowiązki i od tej pory każdy zajmuje się tylko i wyłącznie sobą i tym, co zostało mu czy jej przydzielone. Nie. Absolutnie musimy tutaj ze sobą współpracować, musimy rozmawiać, musimy się wymieniać doświadczeniami na bieżąco. Przede wszystkim po to, żeby uniknąć różnego rodzaju problemów, ale też po to, żeby się nawzajem zainspirować. Jeśli chodzi o interdyscyplinarność i podstawę programową, pojęcie interdyscyplinarności jako nauczenia przedmiotowego występuje w podstawie programowej, gdzie jest to zapisane tak. Na każdym etapie edukacyjnym należy umożliwić uczniom rozwijanie uzdolnień oraz zachęcić ich do pogłębiania wiedzy w wybranych obszarach. Podstawa programowa nam tutaj podkreśla to, że tak naprawdę najważniejsze jest to, co ucznia interesuje. Oczywiście każdy uczeń musi uczyć się wszystkich przedmiotów, nie może sobie tych przedmiotów no niestety wybierać, chociaż czasami byłoby to i dla ucznia, i dla nauczyciela na pewno z dużą korzyścią. Jednak przede wszystkim powinniśmy dostrzegać,
my, jako nauczyciele, oraz pomóc naszym uczniom samym dostrzec w sobie talenty, zainteresowania, a następnie je rozwinąć. A więc interdyscyplinarność opiera się przede wszystkim nie już na metodzie kreda, tablica i zeszyt, często do tego podręcznik, a na nauczaniu w sposób konstruktywistyczny, oparty na doświadczeniach, na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy. Bardzo często w naszych działaniach projektowych jest to najpierw sformułowanie jakiegoś problemu, a więc podrzucenie naszym uczniom jakiegoś pomysłu. Następnie zadaniem uczniów i naszym, w momencie gdy nadzorujemy ich pracę, jest analiza problemu i pozyskanie wiedzy na jego temat, poszukiwanie różnego rodzaju rozwiązań i w efekcie mamy bardzo piękne owoce naszej pracy. Jeśli tutaj mamy możliwość połączenia skrajnie różnych przedmiotów, jest to często tylko i wyłącznie z korzyścią dla naszego ucznia. Tutaj widzę, pani Ela pisze o świetnym połączeniu historia z fizyką. No niesamowite, z tego względu, że można by było pomyśleć, że jest to niemożliwe do zrobienia, a jeśli przy dwóch projektach się udało, to super, gratuluję pani Elu. Jeśli chodzi o samą interdyscyplinarność, zdecydowanie warto jej spróbować z tego względu, że przede wszystkim, tak jak już powiedziałam wcześniej, wprowadza koncepcję nauczania międzyprzedmiotowego w starszych klasach, od czwartej klasy szkoły podstawowej wzwyż. Dla dzieci, które przychodzą z edukacji wczesnoszkolnej do starszych klas, ten podział na oddzielne przedmioty bardzo często jest trudny do przeskoczenia. To również może być jakaś metoda na to, żeby troszeczkę dzieci oswoić z tym przeskokiem, z tą różnicą w porównaniu do klas edukacji wczesnoszkolnej. Dodatkowo interdyscyplinarność stwarza nam możliwość zaangażowania większej liczby uczniów. Zawsze tutaj bierzemy pod uwagę tych uczniów, którzy są chętni. Pamiętajmy o tym, żeby w naszej pracy projektowej nikogo nie zmuszać, tak? Dlatego też mówię o tworzeniu grup projektowych, z tego względu, że mi samej również zdarzało się pracować z poszczególnymi klasami, ale wiadomo, w klasie mniejszej czy większej zawsze znajdzie się kilkoro uczniów, którzy nie są tak zainteresowani danym tematem. Natomiast w momencie, gdy stworzymy grupę projektową i rzucimy uczniom kilka tematów interdyscyplinarnych pochodzących z różnych dziedzin, mamy tutaj szansę na zaangażowanie większej liczby uczniów. Nasza grupa projektowa będzie się sukcesywnie powiększać. Dodatkowo interdyscyplinarność zapewnia nam rozwijanie różnorodnych umiejętności w tym samym czasie. A więc nie musimy marnować 45 minut lekcji na jeden temat i zastanawiać się, jakie jeszcze ćwiczenia można by było w tym temacie dopasować. Możemy podczas tych 45 minut zaangażować działania pochodzące z różnych dziedzin, a więc nie tylko matematyka, ale również fizyka, chemia, geografia, biologia. Ćwiczenia, które tak naprawdę pomagają nam wykształcić umiejętności z różnych przedmiotów. Nie muszę chyba wspominać, że w momencie, kiedy uczniowie wykonują coś, czym naprawdę się interesują, ich ciekawość poznawcza wzrasta. Są dużo bardziej zainteresowani swoimi działaniami, dużo bardziej ciekawi efektów, dużo bardziej zmotywowani do tego, żeby po prostu próbować, starać się i osiągać jak najlepsze wyniki. Dla grona nauczycielskiego, nie tylko dla osób zaangażowanych w realizację projektów interdyscyplinarnych, ale również dla pozostałych nauczycieli, którzy na początku mogą stać nieco z boku, obserwować nasze działania, czasami troszeczkę krytycznie nam się przyglądać, nieco sceptycznie. Jest to również szansa na uzyskanie większej motywacji, ponieważ w projektach interdyscyplinarnych efekty przychodzą bardzo szybko. Jest to niesamowite z tego względu, że tak jak powiedziałam wcześniej, uczniowie zaangażowani w takie projekty wykorzystują to, w czym naprawdę są dobrzy. I w tym momencie może się okazać, że na przykład dziecko, które ma bardzo duże problemy ze zwykłymi przedmiotami szkolnymi, na lekcjach ma problemy z koncentracją uwagi, tutaj w działaniach projektowych, w projekcie interdyscyplinarnym znajdzie taką swoją niszę, w której poczuje się rzeczywiście bardzo wygodnie i będzie odnosić sukcesy, co jest niesamowicie motywujące. No i również nauczyciele i także później rodzice widzą efekty tego i znacznie chętniej angażują się w taką współpracę. Czy mają Państwo jakiekolwiek pytania, jeśli chodzi o teorię poświęconą interdyscyplinarności? Jeśli tak, to bardzo proszę o zadanie tych pytań na czacie.
Bardzo się cieszę, że na telefonie nasze spotkanie również działa. Nie ma pytań, dobrze, czyli możemy przejść dalej. Teraz chciałabym co nieco powiedzieć o organizacji etapów takiego projektu, projektu interdyscyplinarnego. Tak naprawdę organizacja jest tutaj bardzo podobna do organizacji zwykłego projektu, z tym, że musimy nieco więcej siły, chęci, walki nieraz włożyć w to, żeby zaangażować innych nauczycieli, koordynatorów oraz pokazać naszym uczniom, że robienie takich projektów jest w ogóle możliwe. I chciałabym tutaj przypomnieć tym z Państwa, którzy brali udział w poprzednim webinarium prowadzonym przeze mnie oraz przedstawić tym z Państwa, którzy po raz pierwszy tutaj się spotykają ze mną, taki pomysł na projekt, który roboczo nazywamy Sky. A więc po pierwsze, żeby utworzyć dobry projekt interdyscyplinarny, musimy stwarzać okazję. W jaki sposób pozyskujemy innych nauczycieli, którzy mogą koordynować razem z nami nasze działania projektowe w naszym gronie pedagogicznym w naszej szkole? No cóż, przede wszystkim możemy zapytać ich wprost o to, czy są chętni do udziału w naszym projekcie. Jeśli jednak żaden z nauczycieli wprost nie wyraża takiej chęci, albo wiemy, że do projektów mają raczej takie podejście sceptyczne, warto po prostu głośno mówić o swoich planach. Przy każdej możliwej okazji, czy to w pokoju nauczycielskim, czy to rozmawiać z uczniami w taki sposób, żeby inni nauczyciele słyszeli, o czym rozmawiamy, a może nawet przez uczniów przekazywać nauczycielom informacje. Bardzo często uczniowie są tak pozytywnie nakręceni tym, co się dzieje w związku z projektami interdyscyplinarnymi, że sami chodzą od nauczyciela do nauczyciela i chwalą się tym, co podczas takiego projektu robią. Kolejny punkt, czyli literka K, to jest po prostu korzystanie z możliwości. A więc wyszukujemy takie tematy, które wzbudzają szczególne zainteresowanie uczniów. Bardzo często jest tak, że to uczniowie sami do nas przychodzą i w jakiejś tam luźnej rozmowie mówią o temacie, który ostatnio albo ogólnie wzbudza ich szczególne zainteresowanie. A może jakiś nauczyciel, kolega czy koleżanka ma jakieś szczególne hobby, które imponuje naszym uczniom, bardzo im się podoba. To jest również świetny punkt wyjścia do stworzenia projektu interdyscyplinarnego. Poza tym warto jest pamiętać o angażowaniu. Angażowanie i nauczycieli, i uczniów. Jeśli wiemy o jakichś szczególnych zdolnościach, umiejętnościach naszych kolegów i koleżanek ze szkoły, innych nauczycieli, jeśli wiemy, że są w naszej szkole uczniowie utalentowani w jakiejś szczególnej dziedzinie, warto po prostu podejść do takich osób, poprosić, powiedzieć, że no na pewno współpraca z taką osobą byłaby ogromną korzyścią dla naszego projektu. Bardzo małe są szanse, że taka osoba nam odmówi, także jest to kolejna rzecz, o której warto pamiętać. Angażowanie, pokazywanie, że inne osoby, nauczyciele, uczniowie są dla nas i dla naszej pracy bardzo ważne i bardzo potrzebne. I na koniec inspirowanie. Inspirujemy my innych, ale także musimy pamiętać o tym, żeby czasami dać się zainspirować, ponieważ inni potrafią mieć naprawdę świetne pomysły, warto je zacząć dostrzegać, nie jesteśmy alfą i omegą. Także inspirujemy się tym, co mówią, co pokazują nam nasi uczniowie. Uczmy się od siebie nawzajem. To jest tak samo jak z projektami, które są poświęcone na przykład technologii, gdzie bardzo często nasi uczniowie mają w niektórych zagadnieniach większą wiedzę od nas. Nie wstydźmy się przyznać, że my również czegoś od naszych uczniów możemy się nauczyć. To jest tak naprawdę piękne w naszej pracy, że uczymy się od siebie nawzajem. Uczniowie od nas, a my od naszych uczniów. I jeśli chodzi o taką podstawę, to już to mamy, zorganizowaliśmy projekt, ale sama organizacja to jest niestety no nie wszystko. Teraz ta troszeczkę bardziej skomplikowana rzecz, ponieważ musimy ustalić harmonogram. Harmonogram, który będzie zrozumiały, jasny, przejrzysty dla każdego uczestnika. Wiadomo, że jeśli robimy projekt międzynarodowy, no to ten harmonogram musi być stworzony w języku projektu. Warto jednak taką kopię harmonogramu stworzyć sobie w naszym języku, w języku polskim, dla nas i dla naszych nauczycieli i uczniów z naszej szkoły.
Przede wszystkim podstawą takiego harmonogramu jest elastyczność. Dlaczego bez przesady? Z tego względu, że zdarzają się sytuacje, gdy nauczyciele współpracujący z nami, czy uczniowie współpracujący z nami, uważają nas za naszego nauczyciela, koordynatora, odpowiedzialnego za wszystkie efekty projektu. To nie do końca jest tak. W momencie, kiedy realizujemy projekt we współpracy z innymi, musimy pamiętać o tym, że czasami trzeba pójść na kompromis, ale jednocześnie to nie może być wyręczanie kogoś. Owszem, wspieramy się nawzajem, nie wyręczamy naszych kolegów, nauczycieli czy uczniów w ich działaniach. Bardzo ważny jest jasny podział obowiązków. Każdy z uczestników naszego projektu interdyscyplinarnego powinien wiedzieć, co ma do zrobienia. Dobrze jest również wcześniej określić sobie, jaki ma być efekt naszej pracy. Efekty, no trzymamy się ich, tak? Jeśli ktoś chciałby te efekty rozwinąć, dodać coś od siebie, bardzo dobrze. Jednak podstawowy, założony efekt powinien być dokładnie taki, jak to, co zostało ustalone. No i oczywiście na koniec ewaluacja, bardzo ważna rzecz w każdym projekcie, nie tylko w projekcie interdyscyplinarnym. W ewaluacji powinni brać udział oczywiście wszyscy nauczyciele i wszyscy zaangażowani uczniowie. Czy jakieś pytania o organizację działań, o harmonogram, o pozyskiwanie sobie nauczycieli, uczniów do projektu interdyscyplinarnego? Jeśli tak, to bardzo proszę na czacie. Nic. Dobrze. W takim razie już przechodzimy do tej praktycznej części, część teoretyczna, krótka i konkretna, myślę. Jeśli pojawią się w międzyczasie jakieś pytania, to bardzo proszę o wpisywanie ich na czat. Ja się postaram na bieżąco odpowiadać. I chciałabym przedstawić dwa przykłady projektów interdyscyplinarnych, które były realizowane w naszej szkole. Pierwszy z nich był projektem dosyć blisko związanym z przedmiotem, którego nauczam. Jako że jestem anglistką, weszłam tutaj we współpracę z nauczycielką języka polskiego. I tak naprawdę ten projekt to był pomysł właśnie tej mojej koleżanki polonistki oraz jej praktykantki. Z tego względu, że w momencie, kiedy praktykantka usłyszała o realizowanych tutaj w naszej szkole projektach, stwierdziła, że fajnie by było zrobić taki projekt poświęcony językowi polskiemu, z tym, że tutaj chciała bardziej zaangażować uczniów, no i zdecydowanie nieco zmusić ich do tego, żeby troszeczkę ten język polski zgłębili nie tylko na poziomie szkoły podstawowej, ale może nawet troszeczkę bardziej. Projekt miał tytuł Your Name is So Weird, a więc Ty to masz dopiero dziwne imię. Odnośnik do Twin Space projektu został zamieszczony tutaj na slajdzie. Postanowiliśmy zająć się onomastyką, a dokładnie jednym z jej działów, czyli antroponimią. Badaliśmy różne typy imion, później również nazwisk oraz sposoby tworzenia imion. Nasi uczniowie dostali bardzo ważne zadanie, a mianowicie po pierwsze mieli zbadać, skąd się wzięło ich imię, jaka była motywacja ich rodziców do tego, żeby nadać im takie, a nie inne imię. Badali również pochodzenie tego imienia, z jakiego języka to imię się wywodzi, a także, żeby było tutaj troszeczkę powiązań z językiem obcym, badali również to, jak imię, które posiadają, brzmi w innych językach. Bardzo ciekawym etapem tutaj było tłumaczenie tego wszystkiego, ponieważ mieliśmy partnerów ze Słowacji, mieliśmy partnerów z Turcji. Trzeba było tłumaczyć wyniki na język angielski. No i tutaj oczywiście była moja rola jako koordynatora anglojęzycznego, aby usiąść z dziećmi, pomóc im przetłumaczyć to, co zebrali wcześniej w swoich badaniach. Natomiast w opracowaniu poprawnym pod względem polonistycznym oczywiście pomagała koleżanka polonistka i jej praktykantka. Uczniowie bardzo polubili ten projekt z tego względu, że był to projekt poświęcony im samym. Oni byli głównymi jego bohaterami. Skąd się wzięło moje imię? To było takie pytanie, które nam się przewijało tutaj właściwie przez cały projekt, przez wszystkie jego części. Mamy tutaj przykład, slajd zaprezentowany przez Walerię, jedną z uczennic ze szkoły partnerskiej.
Napisała ona tutaj również, w jaki sposób można się do niej zwracać zdrobniale. Uczniowie tutaj byli bardzo, bardzo ciekawi tym, czy są imiona, które mają tylko i wyłącznie pełne formy, czy są też takie, które można zdrabniać. Badali również znaczenie imion. Tutaj mamy healthy, a więc zdrowa Waleria. Jeśli chodzi o takie badania typowo naukowe, nasi uczniowie zostali zachęceni do tego, aby poszukać językoznawców, którzy zajmowali się konkretnie onomastyką i antroponimią i wyszukali pana Józefa Bubaka. Stworzyli również specjalną prezentację, w której opisali całą teorię stworzoną przez Józefa Bubaka, mianowicie jednym ze slajdów tej prezentacji był ten, który teraz Państwo widzą, a więc najczęstsze powody wybrania imienia dla dziecka. I rzeczywiście później podczas dalszych etapów ich badania to się zgadzało w większości, tak? Ich imiona zostały nadane ze względu na tradycję. Na przykład dziadek albo pradziadek, a babcia albo prababcia nosiła takie imię, jakaś ulubiona ciocia, tak? I dlatego oni sami zostali w taki sposób nazwani. W momencie, kiedy się urodzili, jakieś imię było szczególnie popularne. Było znane z jakiegoś filmu. Rodzice szczególnie je lubili. No i tutaj również mieliśmy efekty w postaci nazwania w taki sposób dziecka. Niektórzy rodzice mieli swoich ulubionych aktorów czy piosenkarzy i również wykorzystali ich imiona do przekazania swoim dzieciom. Dodatkowo, jeśli już pojawiały się takie imiona prosto z kalendarza, najczęściej zdarzało się, że po prostu rodzicom brakowało pomysłu na imię, nie wiedzieli do końca, które z imion wybrać, patrzyli wtedy do kalendarza i wybierali sobie to, które akurat widniało w dniu narodzin dziecka. Oczywiście bardzo ważnym elementem nadania takiego imienia, co również dzieci odkryły z pewnym zdziwieniem, było brzmienie tego imienia. Mianowicie, jak imię brzmi samo w sobie oraz jak brzmi w połączeniu z nazwiskiem. Jeśli chodzi o świętego patrona, czyli nadawanie imienia z kontekstem religijnym, był to dosyć rzadko wymieniany powód, co jednak nie zmienia faktu, że również wśród naszych uczniów się zdarzał. Także uczniowie tutaj dowiedzieli się bardzo wielu ciekawych rzeczy, wielu z nich się nie spodziewali. Te zagadnienia były przez długi, długi czas, na pewno było to do kilka tygodni, były tematem rozmów między uczniami na przerwach, także staliśmy na dyżurze i słuchaliśmy, jak rozmawiają o swoich imionach i ich pochodzeniu, co było dla nas po prostu niesamowite, że aż tak bardzo się zaangażowali w ten projekt. Etapy projektu zostały przez nas jasno opisane. Tak jak tutaj Państwo widzą, z uwagi na to, że mieliśmy również jeszcze jedną partnerską szkołę z Polski, postanowiliśmy etapy opisać w języku polskim, jako że językiem oficjalnym naszego projektu był angielski, to oczywiście etapy w języku angielskim również się musiały tutaj pojawić. I takie dwujęzyczne opisy do każdego kroku projektowego się zawsze pojawiały. Widzą tutaj Państwo również badanie. Jak wyglądało takie badanie przeprowadzone przez uczniów? Najczęściej były to tabelki, na podstawie których później uczniowie tworzyli prezentacje, tworzyli również publikację, która była końcowym efektem, a w której zostały zebrane wszystkie imiona naszych uczniów i naszych projektowych partnerów, które zostały bardzo szczegółowo opisane. Proszę zwrócić uwagę, że również tutaj uczniowie zaangażowali nieco społeczność lokalną, ponieważ w swoich miejscowościach, w których mieszkają, badali, ile osób z tym samym imieniem, które oni posiadają, mieszka na chwilę obecną. Również sprawdzali, ilu w szkole jest uczniów posiadających takie samo imię, jak oni posiadają. A także na podstawie rozmów ze swoją rodziną, ze swoimi sąsiadami badali, które imię żeńskie i męskie jest najpopularniejsze w miejscowości, w której mieszkają. Także no, można powiedzieć, że było to prawdziwe badanie naukowe. Tutaj byłyśmy bardzo z koleżanką Polnicką dumne z naszych uczniów, zdolnych, z tego względu, że no, naprawdę musieli się dosyć postarać, żeby takie wspaniałe efekty uzyskać. No przy okazji jest to świetne źródło wiedzy o naszej społeczności lokalnej. Jeśli chodzi o takie główne efekty naszej pracy,
to oprócz tej prezentacji mówiącej o tym, które imiona są najpopularniejsze w społeczności szkolnej i lokalnej, mieliśmy również badanie pochodzenia, a więc z jakich języków nasze imiona pochodzą. Była to łacina, był to język hebrajski, była to najczęściej również greka. Te trzy języki tutaj dominowały, bardzo rzadko zdarzały się inne, ale faktem jest, że się zdarzały język hiszpański na przykład, czy nawet z języka tureckiego zdarzyło się imię. Jeśli chodzi o dalszą część projektu, uczniowie zapytali, czy skoro badają imiona, to mogliby przebadać również nazwiska. I rzeczywiście bardzo fajnie im to zadanie wyszło. Przede wszystkim przyjrzeli się tym nazwiskom, które są najpopularniejsze w Polsce. Mamy tutaj całą listę takich nazwisk. Również w naszej szkole znajdują się uczniowie o tych nazwiskach, także byli bardzo dumni, że należą do takiej ogromnej grupy Polaków. Natomiast były również nazwiska, które są bardzo, bardzo, bardzo rzadkie. Zachęciliśmy również uczniów, aby na projektowym Twin Space uzupełnili Padlet poświęcony takim imionom, które byłyby dla nich wymarzone. Gdyby mogli sami wybrać sobie imię, czy zdarzyłoby się tak, że wybraliby imię zupełnie inne? Jeśli tak, to jakie? Okazuje się, że bardzo wielu uczniów po prostu lubi swoje imię. Czy to ze względu na przyzwyczajenie, czy po prostu stwierdzili, że ich imię jest całkiem ładne, nie jest ani obraźliwe, ani nie traktują go jako bardzo pospolite, oklepane. Ogólnie podobają im się te imiona. Oczywiście było kilkunastu uczniów, uczestników projektu, którzy stwierdzili, że no jednak fajniej byłoby imię zmienić. Kiedy tak stwierdzali? Najczęściej w momencie, kiedy mieli jakąś ulubioną osobę, gwiazdę, może sportowca, może piosenkarza, może aktora, który nosił, bądź która nosiła, jeśli chodzi o kobietę, jakieś konkretne imię i oczywiście na takie imię chcieliby to imię swoje zamienić. My tutaj z polonistką zawsze bardzo podkreślałyśmy to, że ich imiona i nazwiska razem stwarzają no, bardzo ważną rzecz, bardzo ważną informację na ich temat. To jest po prostu ich tak zwana identity, tak? Czyli to, jacy oni są również, to jest również zdeterminowane przez ich imię i nazwisko, daje im to pewnego rodzaju tożsamość, mogą być z tego dumni, ponieważ są dzięki temu wyjątkowi, jedyni na świecie. Nawet gdyby zmienili swoje imię, to pierwsze nadane im przez rodziców na pewno byłoby dla nich nadal bardzo, bardzo, bardzo ważne. Dziękuję za informację od Pani Elżbiety. Tak, rzeczywiście był to ciekawy projekt i dla nas, i dla naszych uczniów. Bardzo wiele się o naszych uczniach dowiedzieliśmy. Przede wszystkim to, że naprawdę ciekawe zadania, takie jak właśnie wystąpiły w tym projekcie, angażują ogromne grupy uczniów, co do tej pory no, ciężko było tego dokonać, a tutaj całe klasy angażowały się bardzo chętnie i naprawdę niesamowity efekt, niesamowite poszerzenie wiedzy wśród naszych uczniów. Byli naprawdę dumni z tego, jak się nazywają, dumni z pochodzenia swoich imion. Zdarzało się, że później w rozmowach z rodzicami podczas zebrań rodzice przyznawali, że no, dziecko przyszło i powiedziało, że dziękuję mamo, dziękuję tato za nadanie mi takiego, a nie innego imienia, bo moje imię jest po prostu fajne. Także zdecydowanie był to bardzo, bardzo fajny projekt i bardzo owocny, jeśli chodzi o naszych uczniów i nawet ich samopoczucie własnej wartości. Jeśli chodzi o kolejny projekt, tutaj no można powiedzieć, że taki nasz sztandarowy, ponieważ od tego projektu wzięła nazwę nasza szkolna grupa projektowa The Enigmators. Following Enigma był to projekt zrealizowany przez nas w roku 2015-16. W roku 2017 został on nagrodzony w ogólnopolskim konkursie Nasz Projekt eTwinning jako jedyny projekt z kategorii Programowanie z eTwinning. I tak naprawdę od tego projektu zaczęła się nasza wielka, wielka przygoda z kodowaniem, ponieważ no troszeczkę, szczerze mówiąc, ja powiem o sobie, tak nie mogę tutaj mówić za swoich kolegów z projektu, powiem o sobie, że podchodziłam troszeczkę do tematu kodowania i programowania jak pies do jeża.
Nigdy nie byłam dobra z przedmiotów ścisłych, nigdy nie interesowałam się ani zagadnieniami matematycznymi. To troszeczkę informatyką, co było związane głównie z moją działalnością projektową. Natomiast mogę powiedzieć, że nauczyciele, którzy razem ze mną zaangażowali się w ten projekt, a więc matematyczka, która jednocześnie nauczała informatyki, pokazali mi, że tak naprawdę matematyka i informatyka to piękne przedmioty, a wszystkie umiejętności wykorzystywane w trakcie nauki matematyki i informatyki mogą być również wykorzystywane na innych przedmiotach i są naprawdę niezbędne w codziennym życiu. Od tej prezentacji, której pierwszy slajd widzą tutaj Państwo na obecnej stronie, wszystko się zaczęło. Dlaczego? Ponieważ pewnego dnia przyszły do nas dzieciaki z mojej klasy wychowawczej i powiedziały, że miały przed chwilą lekcję historii. Byłam zdziwiona, no bo zazwyczaj lekcje historii dzieciaki uważają za dosyć nudnawe, a tutaj widziałam takie dosyć silne poruszenie. Dzieci powiedziały, że nauczycielka historii wspomniała im o bardzo słynnej maszynie szyfrującej o nazwie Enigma. Miały akurat temat związany z II wojną światową. No i zapytały, czy kiedykolwiek o tej maszynie słyszałam. Powiedziałam, że oczywiście tak. Jeśli natomiast chcą jakieś bardziej szczegółowe informacje, no to stwierdziłam, że warto by było, żeby udały się również do nauczycielki informatyki. Co się okazało? Nie sama maszyna wzbudziła ich zainteresowanie, większe zainteresowanie i wręcz oburzenie wzbudził fakt, że Enigma była tematem jednego z filmów. Film nazywał się Gra Tajemnic i był dosyć popularny jeszcze kilka lat temu. Niestety w filmie nie przedstawiono do końca całej prawdy historycznej. Był to film stworzony we współpracy z BBC. I w tym filmie przedstawiono przede wszystkim osiągnięcia angielskich naukowców, jeśli chodzi o rozszyfrowanie, rozkodowanie działania Enigmy. Pominięto natomiast praktycznie zupełnie rolę polskich naukowców, matematyków, jeśli chodzi o rozkodowanie, odkrycie tajemnicy Enigmy. Uczniowie byli po prostu oburzeni. Jak to możliwe? Dlaczego Polacy znowu są pomijani? A więc stwierdziliśmy, zebraliśmy się tutaj w zespole z nauczycielką informatyki, z nauczycielem matematyki, stwierdziliśmy, a może by to pociągnąć dalej, tak? Co z tego wyniknie, nie wiedzieliśmy. Nie mieliśmy pojęcia o tych wszystkich metodach kodowania, które teraz już są bardzo popularne i bardzo często wdrażane na wszystkich możliwych przedmiotach, więc działaliśmy troszeczkę na ślepo, ale stwierdziliśmy, że zaryzykujemy. Oczywiście trzeba było się jakoś tymi działaniami podzielić. W jaki sposób połączyć język angielski z nauczaniem takiego myślenia ściśle logicznego, myślenia matematycznego, z nauczaniem myślenia przyczynowo-skutkowego? Otóż okazało się, że to wszystko jest bardzo łatwe do zrobienia, jeśli się tylko chce. I tak postanowiliśmy wprowadzić najpierw bardzo proste i przyjazne uczniom metody kodowania, różnego rodzaju szyfry, używaliśmy szyfrów harcerskich, używaliśmy szyfrów typu Polybiusza, szyfr Cezara, ale również postanowiliśmy pobawić się troszeczkę na przykład kodami binarnymi. Żeby zrobić to na zasadzie interdyscyplinarności, postanowiłam wykorzystać rzecz, która już od dawna zastanawiała moich uczniów. A mianowicie, dlaczego angielskie i polskie przysłowia tak bardzo się różnią, pomimo tego, że mają bardzo zbliżone do siebie znaczenie? Choćby słynne It's raining cats and dogs i Pogoda pod psem. Dlaczego tam są koty, a u nas tych kotów nie ma? No cóż, okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. A więc wyszukiwaliśmy ciekawe polskie przysłowia i ich odpowiedniki, mniej więcej odpowiedniki, tak, w języku angielskim. I kodowaliśmy je następnie, a później przesyłaliśmy już w wersji zakodowanej do naszych projektowych partnerów poprzez TwinSpace. Ich zadaniem było za pomocą określonej przez nas metody odkodować te przysłowia i w tym momencie my również dostawaliśmy zakodowane przysłowia od nich. Przy okazji mieliśmy również szansę poznać nieco bliżej ich język i ich kulturę, z tego względu, że my kodowaliśmy przysłowia w języku angielskim i polskim.
Oni, nasi projektowi partnerzy, kodowali w swoich językach, a więc był język słowacki, był język turecki, był język bułgarski i znakomicie to wszystko wychodziło. Jeśli chodzi o zaangażowanie naszych uczniów, tutaj już nie musieliśmy absolutnie ich do niczego zmuszać, byli bardzo zmotywowani naszymi wcześniejszymi projektami, a jednocześnie byli zdziwieni. No bo jak? Kodowanie, elementy programowania i język angielski, praktycznie ich zdziwienie odzwierciedlało troszeczkę to, co ja pokazywałam również swoją postawą na samym początku, bo przyznam, podchodziłam do tego bardzo sceptycznie. Jednak szybko przekonali się, że kodowanie to jest świetna zabawa i nawet byli zdziwieni, bo do tej pory uważali, że szyfrowanie wiadomości to na pewno nie ma w sobie nic ani z kodowania, a już tym bardziej z programowania wiadomości. Zabawa w kodowanie tak bardzo im się spodobała, że wkrótce zaczęli ze swoimi projektowymi partnerami wykorzystywać różnego rodzaju kody, także przy przysyłaniu sobie prywatnych wiadomości. I tak tutaj widzą Państwo zakodowane za pomocą systemu binarnego życzenia noworoczne, a więc wszystkiego najlepszego w nowym roku. Korzystaliśmy tutaj z wielu różnych metod kodowania. Poza systemem binarnym był tutaj ADBASH, był szyfr Polibiusza, szyfr Cezara, różnego rodzaju szyfry podstawieniowe, w tym również samodzielnie stworzone przez uczniów, ponieważ zachęcaliśmy uczniów również do tworzenia samodzielnie szyfrów. Na początku były to szyfry obrazkowe i ci młodsi uczniowie na takich poprzestali, a więc tworzyli różnego rodzaju obrazki mające określać litery. Starsi natomiast stwierdzili, że troszeczkę pobawią się alfabetem i wychodziły tutaj naprawdę świetne, świetne rzeczy. Jeśli chodzi o te wiadomości prywatne, no to nie tylko to, co upublicznialiśmy na TwinSpace, bo niektórych wiadomości po prostu nie udało nam się przychwycić. To były wiadomości prywatne przesyłane przez uczniów przez Facebooka do swoich partnerów projektowych, czy przez wiadomości prywatne za pomocą TwinSpace. Bardzo ich wspieraliśmy w tym wszystkim, no i oczywiście stwierdziliśmy, że nie będziemy tam się wtrącać w to, co oni robią. Ważne, że robili i że im się to podobało. Jeśli chodzi o takie rzeczy stricte online, uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w Scratcha. Tutaj to był ten czas, kiedy Scratch pojawił się w podstawie programowej, no i troszeczkę nam namieszał. Zniknął w tym momencie słynny Żółwik, zniknął w tym momencie Balti Czarodziej, pojawił się Scratch i uczniowie byli zaskoczeni i jednocześnie zachwyceni możliwością tworzenia za pomocą schematów blokowych różnego rodzaju komiksów, możliwością ożywienia stworzonych przez siebie postaci. W tym momencie naprawdę wzrosła ich motywacja, jeśli chodzi o naukę rzeczy związanych z matematyką i informatyką. To myślenie przyczynowo-skutkowe weszło zdecydowanie na wyższy poziom. I w związku z tym postanowiliśmy również wtedy po raz pierwszy dołączyć do godziny kodowania. Bardzo spodobało się dzieciakom to, że mogli tworzyć niejako przygody swoich ulubionych bohaterów, znanych m.in. z Gwiezdnych Wojen, czy z Minecrafta, gry bardzo wówczas popularnej. Także zaangażowali się w to uczniowie nie tylko ci, którzy do tej pory aktywnie działali we wszystkich naszych szkolnych projektach, ale również ci, którzy no, czasami byli przez nas nawet uważani za takich szkolnych rozrabiaków, którzy no, nie do końca mają talent do nauki, ale za to świetnie im wychodzi na przykład wykonanie jakiegoś polecenia, no nie do końca z nauką związanego, mianowicie stwórzmy może coś razem, pokażmy efekty, a nie musi to być związane z żadnym konkretnym przedmiotem. Tutaj znakomicie tacy uczniowie się sprawdzili, pokazali, że potrafią, pokazali, że jeśli im się chce, to potrafią naprawdę wyczarować cuda. Byliśmy bardzo dumni ze wszystkich uczestników. I tutaj już nasz efekt, główny efekt projektowy, mianowicie publikacja internetowa, którą opublikowaliśmy na Issue. Wybraliśmy sobie z naszymi partnerami projektowymi spośród wszystkich zajęć poświęconych kodowaniu kilka najlepszych scenariuszy poświęconych konkretnym metodom i systemom używanym do kodowania i szyfrowania wiadomości. Utworzyliśmy tę publikację oczywiście w języku angielskim. I w tym momencie stanowi ona niejako przewodnik, tak? Ponieważ mamy tutaj przykłady różnych metod. Metody są szczegółowo w języku angielskim opisane. I następnie do każdej metody w
każdym konspekcie lekcyjnym dobrane są ćwiczenia, które uczniowie nasi wykonywali i oczywiście wyrażali później opinię, tak, to ćwiczenie możemy zamieścić w publikacji, nie, tego nie, bo to jest mniej interesujące, a może co nieco zmienimy, żeby je nieco bardziej uatrakcyjnić. Także nasi uczniowie tutaj mieli ogromny wkład w to, co się w tej publikacji znalazło. Publikacja do tej pory jest dostępna na Issue, no i możemy się pochwalić tym, że jest ona pobierana również przez nauczycieli z innych krajów. Zdarzyło się również kilka pobrań i wykorzystań ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ monitorujemy to na bieżąco i otrzymujemy dosyć pozytywne recenzje na temat tej publikacji. Jedyny minus tego wszystkiego jest taki, że według niektórych osób jest ona po prostu za krótka. Rzeczywiście myślimy o tym, żeby stworzyć kolejną taką publikację, tym razem już dłuższą. Warto jednak wspomnieć o tym, że na końcu tej publikacji znajduje się króciutka lista stron, które są przydatne podczas nauki kodowania i programowania, nie tylko dla uczniów, ale również dla dorosłych osób. I teraz chciałabym zadać takie pytanie, czy mają Państwo jakieś swoje refleksje, czy chcieliby Państwo wiedzieć coś więcej na temat naszych projektów interdyscyplinarnych, może jakieś dodatkowe pomysły? Oczywiście, że projekty mogą być duplikowane, można korzystać z pomysłów, które tutaj są przedstawiane, można korzystać z gotowych zestawów projektowych. Zachęcamy do tego zdecydowanie. Ale również, tak jak powiedziałam, korzystajmy z inspiracji, z tego, co nas otacza, z zainteresowań naszych uczniów. Ile czasu trwał projekt Enigma? To był projekt, no można powiedzieć, dosyć krótki. Nie trwał całego roku szkolnego. To było około 5 miesięcy takiej aktywnej pracy, tak? Z tym, że no cały rok szkolny zajęło nam po pierwsze 2 miesiące przygotowanie tego wszystkiego, przygotowanie się psychiczne do tego, że musimy wejść w temat, który no, nie do końca jest naszym tematem. To jest to, o czym właśnie mówiłam, ta współpraca pomiędzy nauczycielami różnych przedmiotów, a więc najpierw my musimy się troszeczkę nauczyć, dopiero później możemy uczyć naszych uczniów. No i później opracowywanie efektów tego wszystkiego, co zrobiliśmy, a więc zbieranie materiałów do publikacji. Także mniej więcej w sumie zajęło nam to 9, maksymalnie 10 miesięcy, bo w czerwcu to już było praktycznie skończone. Czy praca na lekcji, czy na kołach zainteresowań? Zdarzało się, że nasze działania projektowe wykonywaliśmy na lekcji. Jeśli była taka możliwość, jeśli w klasie byli ci uczniowie, którzy są zaangażowani. Natomiast jeśli trafiły nam się klasy, w których zaangażowanych w nasze działania projektowe było 2-3 uczniów, to wiadomo, na lekcjach nie mogliśmy tego robić. W tym momencie organizowaliśmy dodatkową godzinę zajęć projektowych tygodniowo, gdzie spotykali się wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie i wówczas robiliśmy wszystkie zadania projektowe, zbieraliśmy zebrane przez uczniów wcześniej materiały, jeśli była taka potrzeba, na przykład właśnie w przypadku tego projektu o imionach. Tak, zdarzało się, że uczniowie pracowali samodzielnie w domu. Wymagało to oczywiście i od nich dużej motywacji i zaangażowania, i także od ich krewnych rodziców. Tutaj, jeśli chodzi o ten projekt o imionach, ciekawa sprawa, ponieważ zdarzali nam się uczniowie, którzy przychodzili z domu do szkoły rano wręcz zirytowani. Kiedy byli pytani o powód tej irytacji, mówili, że no bo wie pani, bo moja mama nie miała czasu, żeby ze mną na temat tego projektu porozmawiać, a ja już chcę mieć to wszystko zrobione. Ale rzeczywiście ta motywacja uczniów tutaj była niesamowita, głównie dlatego, że to oni sami w przypadku projektu o imionach byli bohaterami, a w przypadku projektu o Enigmie byli po prostu inicjatorami tego projektu. Tak, jest to świetna okazja do zaangażowania rodziców, krewnych, całej społeczności lokalnej, to prawda. Niesamowita sprawa z tego względu, że no wcześniej mogę powiedzieć, że społeczność szkolna
była zdominowana przez uczniów. Natomiast dzięki projektom interdyscyplinarnym, nie dość, że nasza społeczność lokalna wie, co się w naszej szkole dzieje, to jeszcze rodzice, krewni, znajomi naszych uczniów chcą po prostu brać w tym udział, chcą stać się częścią szkoły i częścią naszej pracy. Pani Doroto zazdrościć grona, któremu się chce. Cóż, szczerze mówiąc, stworzenie takiego grona, któremu się chce, to było no, ładnych kilka lat pracy. Ja swoją przygodę z eTwinning zaczęłam w 2011 roku i po raz pierwszy zaczęłam współpracować z innymi nauczycielami, bo wtedy dopiero pojawili się chętni, w roku 2014. Także 3 lata, zanim ja jacykolwiek nauczyciele się przekonali do tego, że warto. Tak, młodsi uczniowie zdecydowanie mogą być tutaj takim, można powiedzieć, filarem, ale również bardzo fajna rzecz to to, że w projektach interdyscyplinarnych starsi mogą uczyć młodszych, czyli ten peer teaching, nauczanie rówieśnicze, to jest coś niesamowitego, widzieć jak oni sami się uczą od siebie nawzajem. Tak, prawie 2 lata, dokładnie, kilka lat niestety. Jeśli ktoś czeka kilka miesięcy, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużym szczęściarzem. Od czego rozpoczęłam aktywację grona? Tak jak powiedziałam przy omawianiu systemu Skype, przede wszystkim zaczęłam rzucać pomysły w pokoju nauczycielskim, na korytarzu. Czasami nauczyciele podsłuchali moje rozmowy z uczniami i zaczęli się po prostu tym interesować. Z tego względu, że tak naprawdę nie było dnia, kiedy nie wspominałam o podjętych przeze mnie na początku samodzielnie działaniach projektowych. Dla tych nauczycieli to przede wszystkim było coś nowego, ale również okazało się, że są bardzo ciekawi. Nie wszyscy byli chętni od razu do współpracy. Niektórzy najpierw się musieli z tym oswoić, przemyśleć. Jeśli chodzi o kodowanie, teraz na przykład większość naszych nauczycieli w szkole w Zaborze, która no już od roku jest szkołą europejską eTwinning, a więc rzeczywiście możemy się tu pochwalić tym, że większość grona jest zaangażowana w działania projektowe. Także większość nauczycieli stosuje elementy kodowania i programowania na swoich lekcjach. To jest po prostu coś niesamowitego. No z tym, że od projektu Enigmie no już troszeczkę czasu minęło, ponad 3 lata, a więc rzeczywiście trzeba było troszeczkę bardziej się zaangażować.